ostatnio taki temat wesel. Tak się zastanawiam, gdzie jest ta granica wpuszczania ludzi do swojego życia, bo w jednym z wywiadów, notabene mojego kolegi, Karolina Pisarek dokładnie powiedziała, ile otrzymała w kopertach, ile otrzymała przelewem. I to stało się takim bardzo, bardzo dużym tematem tabu. Czy należy to mówić, czy nie? Jak ty uważasz? Ja uważam, że to jest absolutnie indywidualna kwestia. Jak ktoś ma potrzebę, chęć podzielenia się taką informacją, niech wszyscy żyją tak, jak chcieliby żyć, w zgodzie ze sobą. I wtedy wszyscy będziemy szczęśliwsi. Główki o tych kopertach pisarek, ale wiesz, nawet nie wiedziałam, o co chodzi, bo naprawdę ostatnio byłam taka zakręcona i tyle się rzeczy działo, że tylko cały czas mi gdzieś wystukiwało się Karolina Pisarek, koperty, afera, coś tam, coś tam. Powiedziała, że otrzymała 20 tysięcy w kopercie ślubnej od jednej osoby, a 100 tysięcy od drugiej na przykład przelewem. Wow, Jezu. Jak fajnie. Że takie kwoty, czy że powiedziała? No strasznie, to dużo chyba, nie? Tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje, że 120 tysięcy no, od dwóch osób to całkiem sporo, jak na prezent ślubny. Matko. Tak, ale dlaczego to powiedziała? Znaczy po co? Bo została zapytana, ile miała pieniędzy w kopertach ślubnych. Dużo osób wpada troszeczkę w takie pułapki tych pytań, a nie zawsze chcą nawet odpowiedzieć. I tak potem wychodzą, ja mam zawsze takiego kaca wywiadowego, że idę i mówię, Boże, co ja mówiłam, o czym ja mówiłam, nic nie pamiętam, blackout totalny. I mówię, ciekawe, i co jakiś czas sobie szukam, co sama powiedziałam, bo człowiek jest w takiej akcji. Na przykład, drodzy Państwo, nie wiecie, ale ja już gadam mniej więcej od 3 godzin, non stop, o czymś, więc ten mózg już troszeczkę wpada w taki monolog i w takie wariactwo i czasami po prostu się mówi, nie zawsze to, co by się chciało tak naprawdę powiedzieć. W każdym razie, nie wiem, to już musiałabyś się spytać Karoliny, co ona na ten temat sądzi, tego, że coś powiedziała. Ale no tak, tyle nie wiem. Okej, a ty jaką masz granicę wpuszczania na przykład właśnie ludzi czy mediów do swojego świata? Jest coś, o czym byś nigdy nie chciała opowiedzieć, pokazać? Pewnie, że tak. Ja jestem taką osobą, która strasznie ma dużo swoich takich sekretów, chyba jak każdy z nas. I myślę, że nawet te osoby, które tak udają, że pokazują wszystko, też mają jakąś tam swoją prywatność. Tylko każdy, tak jak powiedziałeś, troszeczkę w innym miejscu stawia tę granicę. Ja ją chyba stawiam w takim miejscu stałym od zawsze. Lubię pokazywać różne rzeczy i lubię pokazywać swoją pracę w szczególności, bo uważam, że jest bardzo ciekawa. Ale lubię też pokazywać troszeczkę życia prywatnego, bo cieszę się, że ktoś może wspólnie ze mną spędzać jakieś chwile i dostaję dużo wiadomości, na przykład jak tam Maksio i tak dalej, więc cieszę się, że ktoś też to lubi. Ja lubię oglądać relacje innych osób, szczególnie ze swoimi dziećmi, bo jak po prostu kocham dzieci, więc tu gdzieś jest moja taka granica. Natomiast czy bym pokazała wszystko, cokolwiek to znaczy, no na pewno nie.